Problemy, Julia, kochany ten mój Jerzy. Bardzo kochany. Złamało mnie po północy jakoś. Już nie wytrzymałam psychicznie i padłam jak kawka. Nie to, żebym miała taki zamiar. O nie. Pomyślałam, że przytulę się do Jerzego. Może drzemnę się trochę. Ułożyłam mu się na kolanach. Chciałam być jak najbliżej mojego faceta. No i padłam. A Jerzy siedział. Okrył mnie kocem i czekał. Biedny Jerzy. Otworzyłam oczy. Jerzy uśmiechnął się do mnie. Jakoś tak ciepło, bardzo ciepło. Wstałaś? Wyspałaś się choć trochę? A skąd? Nerwica mnie trzęsie. Gówniara. Jak tak można? Tak jeszcze nie było. Wstałam. Jednak chyba sen zrobił swoje. Byłam jakaś inna. Zdenerwowana, ale chyba wyspana. Pobiegłam do łazienki. Kiedy wróciłam, na ławie dymiła aromatycznie gorąca kawa. Jurek był niesamowity. Poranna kawa otwiera oczy. Dzięki, Jureczku, dzięki. To mi potrzebne, bardzo. I co? Nic? Cisza? No, na razie cisza. Ale nie wiem, czy to źle. Może właśnie dobrze. Gdyby coś było nie tak, już pewnie byśmy coś wiedzieli, no nie? Może i masz rację, ale się denerwuję. Bardzo się denerwuję. Pi, maleńka, pi kawę, ona cię obudzi. Siedzieliśmy w ciszy, pijąc kawę. Jurek taktownie milczał. Od czasu do czasu tylko ujmował moją dłoń. Objął mnie ramieniem. Tak, to była dobra kuracja. Kiedy czułam go obok siebie, jakoś tak nagle stawało mi się lżej, lepiej. Na sekundy zapominałam, czemu tu siedzimy i na co, czy na kogo czekamy. Jurek zawsze wiedział, jak powinien się zachować. On już tak miał. Koło 10 nie wytrzymałam. Tego już było dla mnie za wiele. Zadzwoniłam do szkoły. Ani Natalii, ani Zoli w szkole nie było, więc nie było dobrze. Powiedziałam o tym Jerzemu. Postanowił i on w takiej sytuacji zadziałać. Wyszedł przed dom, ujął komórkę, wykręcił numer. Dosyć długo konferował. Jednak jego twarz była nieprzenikniona. Ani śladu emocji, zdenerwowania, niczego. Twardy facet, profesjonalista, pomyślałam. A z drugiej strony, ten człowiek tak pięknie potrafił mówić o uczuciu, tak wspaniale potrafił kochać. Uzewnętrzniał to tak pięknie. Niesamowity ten mój Jerzy. Raczej na pewno mój. Nie, nie miałam najmniejszych podstaw, by mieć najmniejsze wątpliwości. Nie, Jurek po prostu był takim super facetem. Kiedy wrócił do domu, popatrzył na mnie tak jakoś, no nie wiem, poważniej, ale i cieplej. Nadal szukają. Fakt, dziewczyny zniknęły z miasta. Ani pod znanymi adresami ich nie ma, ani w miejscach, które są policji znane. Nic, zupełnie nic. Totalna, kompletna cisza. Ani śladu. Jest taka poszlaka, że są w sąsiednim mieście. Tam już szukają. Tam zresztą były namiarna dystrybutora prochów. Więc nie szukają po omacku. Miejmy jednak nadzieję, że to fałszywy trop. Może fakt, że nie ma ich w szkole, nie znaczy, że są razem. Tego także nie da się na razie wykluczyć. Jeżeli tylko cokolwiek będzie wiadome, ja będę wiedział drugi, a ty trzecia, natychmiast. Tak, że Julii jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość. Jeszcze czas jakiś. Jaki? Niestety nie wiem. Ja wiem, tobie, teraz nie jest łatwo, ale może jeszcze podrzemiesz trochę? Jurek, o czym ty mówisz? Ja się nie uśpię, nie ma o czym gadać. Ja sama nie wiem, co mam z sobą zrobić. Nosi mnie, normalnie. Teraz już mnie nosi. Tego w tym domu jeszcze nie było. No, miałeś wczoraj rację, będę egzekutorem, mloda doigrała się na dobre. Szlaban, to mało. Za te moje nerwy, za te stresy, oj dam ja jej popalić. Nie ma zmiłuj. Takich rzeczy się nie robi. Ja jestem dorosła, zresztą mam prawo do własnego życia. Natomiast ona nie została bez opieki. Była w domu, bezpieczna, miała co jeść, wiedziała jakie ma obowiązki. Nie jest dzieckiem. Ma w końcu 16 lat. Zresztą ja w poniedziałek byłam w domu, a ona do tego domu już szła.
Telefon miała i o niczym mi nie powiedziała. Po prostu poszła sobie gdzieś w długą i tyle. Tylko, czy bierze za to odpowiedzialność? Dotąd zawsze tak było. Co zatem się zmieniło? Przytul mnie, Jureczku, mocno przytul, bo już nie wiem, co mam robić. Jerzy posłusznie objął mnie ramieniem. Jakoś tak ciepło popatrzył mi w oczy i pocałował. Na moment przeszło. Nagromadzony gniew, złość, zdenerwowanie odpłynął gdzieś w niepamięć. Tak, tak jak teraz było dobrze. Bardzo dobrze. Tak mogło trwać. Jurek zasugerował, abym zajęła się trochę pracą. Siedzenie i zamartwianie się i tak nic nie da, więc to nie metoda. A zajęcie mnie zaabsorbuje, zajmie ręce i głowę. W sumie to miał rację. Siadłam zatem do komputera. Minuta po minucie jakby wsiąkałam w to, co robiłam. Jakoś tak automatycznie przełączyłam się na tryb pracy. Skupiłam się na tym, co robię. Czas, miejsce, sytuacja, to wszystko przestało istnieć. Straciłam z oczu wszystko. Nawet Jerzego. W tej aktualnej mojej przestrzeni po prostu przestał istnieć. Miałam świadomość tego, że jest, istnieje, porusza się w tym domu, gdzieś obok. Ale z tej świadomości jakby w tym momencie nic totalnie nie wynikało. Wiedziałam, że czuwa, że tak jak ja zamartwia się zaistniałą sytuacją. Ale jakby to jego zaangażowanie pozwalało mnie wyłączyć się na chwilę, zająć czymś innym, przestać myśleć histerycznie. Sama nie wiem, jak minęło kilka godzin. Praktycznie popchnęłam sprawy firmowe daleko do przodu, pozbywając się przy tym zaległości ostatnich kilku dni. Zamykając komputer, jakby powróciłam do życia tu i teraz. Znowu histerycznie i nerwowo. Jerzy jednak czuwał. Natychmiast nieomal zaordynował mi filiżankę gorącej, aromatycznej kawy. Telefony milczały nadal jak zaklęte,